W łańcuckim zakładzie trwa pełne napięcia oczekiwania na dalsze informacje. Te już znane oznaczają w praktyce koniec zakładu, który działa tu od 250 lat. Dla mnie spowoduje to brak środków do życia i najprawdopodobniej wyjazd za granicę, bo jak wiadomo tutaj w naszym regionie nie ma pracy i zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno jej nie znajdę. Ponieważ miasto jest małe, więc wiele osób jest związanych, że tak powiem, z dziada, pradziada pracujących. Na przykład mój dziadziu w czasie wojny tu pracował, po wojnie. Wiele jest pokoleniowych rodzin, że ojciec przychodził, odchodził, syn został zatrudniany. I jak wspomnieli koleżeństwo wcześniej, no jednak ten łańcuch jest tak mały i tak dużo zakładów zostało zamkniętych, że ciężko nam zdobyć pracy. Zarząd francuskiej spółki chce przenieść do Starogardu Gdańskiego produkcję jednego z gatunków wódki. Nieoficjalnie wiadomo, że szukają oszczędności, bo spirytus do produkcji transportowany jest z północy Polski. Pan dyrektor Imała tłumaczył nam, że jeżeli przyniosą produkcję do Starogardu, to tym samym będą mieli zysk 10 milionów rocznie. Względy ekonomiczne. Decyzję podjął zarząd francuskiego koncernu Marie Brizard Wine & Spirits. To nowa, obowiązująca od lipca nazwa dawnej grupy Belvedere, która działa w sektorze win i alkoholi mocnych, głównie w Polsce, Francji, Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Tylko w pierwszej połowie tego roku osiągnęła w Polsce ponad 84 miliony euro przychodów ze sprzedaży. Załoga liczy, że być może zmieni swą decyzję pod wpływem opinii publicznej kraju, w którym ma takie obroty. Ważne jest to, że podatki lokalne, które my tutaj płacimy, to dla naszego miasta są bardzo ważne. Ważne jest to, że kupcy, przemysł, którzy są na naszym mieście, również odczują to, że 159 ludzi nie będzie zarabiało, tylko będzie na zasiłkach dla bezrobotnych. Ważne jest to dla nas, że zakłady kooperujące, które z nami tutaj lokalne, najprawdopodobniej stracą kontrakty. W walkę o zakład włączyli się lokalni samorządowcy i parlamentarzyści. Między innymi dlatego spotkanie z przedstawicielem koncernu planowane na 4 grudnia ma się odbyć w Urzędzie Marszałkowskim. Na zmianę decyzji liczą mieszkańcy Łańcuta. Na pewno jest dużym minusem dla naszego miasta. To jest zakład z tradycją. To jeszcze za Podockiego tutaj była produkcja alkoholu przed wojną. Łańcucki Polmos został sprywatyzowany w 2002 roku. Za niewiele ponad 14 milionów złotych kupiła go firma z Karaibów. 3 lata później kontrolny pakiet akcji został odsprzedany firmie Sobieski Dystrybucja. Przed prywatyzacją w zakładzie pracowało 700 osób.